Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Carbon. Witam was, ziomale, i będziemy ziomeczki i ziomale dziewczyny. Słuchajcie, będziemy kontynuować naszą przygodę w tej grze, moją przygodę w tej grze w Alfie Romeo. Mam tutaj pomocnika, ale on jeszcze nie umie walczyć, musi się naładować. Fajnie, że mi się tu ładuje nitro. Ja w ogóle zapomniałem, że tutaj nitro ładuje się wraz z szybką jazdą, a nie tak jak było w Undergroundzie, gdzie nitro ładowało się przy wymijaniu trafiku. Tutaj jest niestety, znaczy stety, w sumie inaczej, tak? Jak widzicie, moja Alfa jest już trochę ulepszona, bo w poprzednim odcinku sobie ją właśnie ulepszyliśmy. I teraz śmiga trochę lepiej, tym bardziej, że mamy już nitro i jest naprawdę spoko. Aha, właśnie, mieliśmy sobie zmienić poziom trudności tutaj. Chociaż powiem wam, że chyba nie będzie takiej potrzeby. Ci przeciwnicy z tyłu nie odstają mi jakoś specjalnie. I myślę, że... Bum. I oni mnie mogą w każdej chwili dogonić. O, właśnie, o tym mówiłem. Więc jak zacznie się jakiś pościg podczas wyścigu, to może być... Ouch. To może być nieciekawe. Dobra, atakujemy. Atakujemy typka z tyłu. A dlaczego tego gościa? Ja chcę, żebyś atakował tego, co jest... za mną zaraz. Man. O, i właśnie, goni mnie ten gościu. Ale ja sobie chyba dam jakoś radę. Dobra, możesz już atakować, bo widzę, że jesteś na trzeciej pozycji, a mnie obchodzi to, żebyś atakował drugiego typka. Świetnie. Atakuję go, gościu. I nitro! Super. Okej. Ej, ale tamten koleś też jeździł ze mną, ten, którego nie kupiłem, tak? Czy nie wynająłem, nie zatrudniłem. Hamulce, poziom pierwszy, pakiet profesjonalny. Damn. O, wiem co zrobimy. Tutaj też działają te kłody śmieszne? Działają! Uuuuj! Dobra, zawracamy w takim razie. Zajebiście, zapomniałem, że tutaj są te tiry też. Boom. Może chodźcie na okrążenia, na tak zwany Condor Rail. Wiecie co to jest Condor Rail? To jest jeden z najfajniejszych wyścigów Need for Speed World. I jego sobie będziemy teraz właśnie jechać. Na pewno będziecie kojarzyli. Oh yeah! Ciekawe, czy tutaj działa w ogóle draft. Chyba działa, ale to dopiero jak mamy tego takiego pomocnika, który nam będzie draftował po prostu, nie? Bo w tym przypadku za innym przeciwnikiem chyba sobie specjalnie nie podraftujemy. Przynajmniej nie wydaje mi się, żebym go doganiał, jak jadę sobie za nim. O! No i tutaj skróty oczywiście będę wszystkie kojarzył, bo to jest... O, ale samochód... i skręca słabo jeszcze. Ten mój samochodzik skręca naprawdę słabo. I właśnie wydałem polecenie ataku mojego przeciwnika, ale na szczęście... Znaczy... Na szczęście. Nie atakował tego kolesia co trzeba, jak zwykle. Atakuj, typek. Zobaczymy, jak to wygląda. Kurde, jak z niego dym leci, tego mojego kolesia. Boom. Oh man. Dziwne to, ale dobra. Idziemy z krutasem. Niewiele on tam daje, też w sumie wzdłuż drogi się jedzie, tak? Warto, aby omijać te drzewka i będzie spoko. Oh shit! Ale poleciałem. I wygraliśmy! Aj, super.
To nie było takie proste. O, coś odblokowałem, ale nie zobaczyłem, co to było. Next time. That's it to me. Dobra, tą dzielnicę chyba mamy załatwioną. Tutaj jest sprint 5 km. Naklejki, co to właśnie przydałoby się do odblokowania. Silnik, poziom pierwszy, jedziemy, jedziemy. Nieważne co to jest, ale jak odblokowujemy silnik, znaczy, że jest całkiem nieźle. Ale się spychają. Łach, pięknie brzmi ta Alfa, powiem wam szczerze. Big move. Tak jest. No, atakujemy czy nie? Atakujemy! I... atakuj typa. 66%. Oż! Czy to jest czasem North Road? Nie, to nie jest North Road. Jakoś się to inaczej nazywa. W każdym razie w Wordzie była to klasówka. Jedna z klasówek dla tych niższych klas. Ktoś się pytał, czy gram na najwyższych ustawieniach graficznych. Tak. Gram na najwyższych ustawieniach graficznych na rozdzielczości HD. Nie mam żadnego moda na Full HD, ale proporcje obrazu i jakość chyba jest na tyle dobra, że jest ok, moim zdaniem. Ok, myk. I dojechałem na pierwszą pozycję. I odblokowałem. Nagrody, karty. 1/4 mili. Całkowity koszt. God damn it! Zawsze mi zabraknie trochę gotówki. Ja pierdziel. Dobra, to wywalimy. O, nie tak. Pony. Dobra, to trzeba usunąć. Dwa. I teraz kupimy sobie. No, co? Ja! Zobaczcie, ile mi brakuje! Ale shit. No dobra. Teraz tak. Mówiliście, żebym zatrudnił jeszcze tego gościa, mój zespół, od znajdywania skrótów zatrudnij. Niech będzie, co mi tam szkodzi. On ma chyba lepszy samochód, więc spoko. A tego bym zwolnił, cholera, nie skupi. Idźmy stąd. Okej. Jaki ty masz? O, ten ma Mercedesa, no spoko. A zobaczmy. Chwileczkę, obejrzyj samochód. O, jest tuning, rzeczywiście, mieliście rację, że można go tuningować. A, zobaczmy. Wow. I chyba za darmo można to... Wow, yeah! Można go przerabiać za darmo. No to ja mu tutaj zrobię, kurde, piękność. Kurde, zobaczcie, jaki ten tuning jest rozbudowany, to jest zajebiste. Albo inaczej, tak? I tak. Jakie szerokie koła! Ja pierdzielę, nie no, przesada. To też takie przesadzone są trochę. I profil. Wow, nie, za duży trochę, nie? Znaczy za mały. Okej. I co? Przedni zderzak. Zobaczmy to. Wow. Normalnie zrobimy zaraz z tego Mercedes Boguś Edition. Dobra. I... to brzydko. O, właśnie o to mi chodziło. Teraz tylny zderzak, tu już mamy. Progi. Nie, tego nie lubię właśnie w progach, ale lubię obniżenie. O, myk. Progi, maska. Dajmy sobie jakąś taką. Wow. O tak, szerokie.
co to jest? No dobra. Silny zderzak, maska, dachowe wloty powietrza to sobie odpuścimy. Natomiast spoilery jak najbardziej. I szeroki. No, nie za szeroki. To nie jest BMW GTR. Wielkość, oczywiście wielki. Prawie GT3 wersja, co? Dobra, spoilery. Mamy końcówki wydechu. Jeszcze nic nie możemy tunigować. No i tak wygląda. Przejechałbym się nim, kurczę, ale... koszyk i akceptuj, niech sobie koleś ma. Czy osiągi? Osiągów chyba nie było, nie? Tam można tunigować. No dobra, logo zespołu to mamy, to wszystko mamy. Chodźmy do mapy, do jazdy dowolnej. I właśnie, teraz mój samochód jest szybszy. Sprawdźmy, jak poradzi sobie tym razem na drifcie, co? Powinno być lepiej, moi drodzy. Tym bardziej, że ulepszyłem sobie przyspieszenie. Oje, teraz jest sporo lepiej. Auć, ale spaliłem. O, nie pykło. No. O tak. Ekstra. Super. Au. Dobra, teraz będzie piękny ślizg. Tylko trochę prędkości mi brakuje, ale już znacznie lepiej jest niż wtedy, co było. Okej. Pięknie. Super. Au! Kurde! No, teraz idzie znacznie lepiej, co? Jednak warto poprawić te osiągi przed driftem. Wiecie, czego mi brakuje? Ludzie, którzy biją mi tutaj na poboczach oklaski. No bo to jest jednak underpilant, nie? Coś tu powinno takiego być, kurczę, jednak. W ogóle, gdzie ja jestem? To jest jakieś miejsce? Nie wiem, jakiś park czy coś? Jakieś tory chyba, ale chyba dla go-kartu. Oje, pięknie. To ja rozumiem. Jakie piękne kombo! 206! Moi drodzy! To się nazywa drift, a nie. Skrzynia biegów, poziom pierwszy, pakiet, coś tam profesjonalny. Sprint, no to chodźmy jeszcze sprint pojedziemy. On jest o tyle ciekawy, że... Znaczy będzie ciekawy z tego względu, że teraz mam już tą moją alfę ulepszoną bardzo i powinienem śmigać dużo szybciej. Wow! Ale się fajnie zaczyna. Na jakiejś bardzo fajnej, prostej. Zobaczcie, za nami jest... Ej, to jest kanion! Dammit! Tak? Tak, to jest kanion, moi drodzy. Fajnie widać te światła. A, teraz przyczepny jest skubaniec. Aha, tutaj jedziemy pojedynek, tak jakby. Cztery osoby, cztery pojazdy tylko. No nic, jeszcze na koniec odcinka zobaczę sobie poziom trudności, bo jednak wolałbym, żeby oni to trochę bardziej tutaj atakowali.
ale nie jest w sumie tak źle, gdzieś tam się z tyłu wleką, ale są zaraz, że tak powiem, przy mnie. Nie wiem, czy tutaj działa tak zwany system catch-up, czyli sztuczne doganianie przeciwników. No, mam nadzieję, że nie jednak. No, dosyć długi skubaniec jest, ale też szybko się tu jeździ. Podejrzewam, że gdy już zainstaluję sobie tu jakiś pakiet poszerzający, to właśnie tutaj będzie się jechać fajnie, bo ten samochód będzie bardziej taki przyklejony do drogi. Wiecie, coś jak Street X w Undergroundzie, czyli Street Cross w Undergroundzie, dwójce. No i już widzę metę, moi drodzy. Uuu, jaki skok! No, teraz ładnie gna ta alfa. Ale zaraz zobaczymy poziom trudności właśnie ustawiony. Nie wiem, jak to tu wygląda, szczerze mówiąc. Czy to się ustawia w menu, czy po prostu ten poziom trudności się tutaj dostosowywał do nas, do naszych umiejętności. Zaraz zobaczymy, co odblokowałem. Naklejki jakieś. Dobra, i to w sumie. Nie ma nic. Nie ma nic. Także chyba nie można tej tutaj poziomu trudności ustawić niestety. No trudno. No dobra, to dzisiaj taki odcinek z Undergrounda. Trochę sobie odblokowaliśmy kolejne rzeczy. Pchnęliśmy, myślę, fabułę do przodu. No i pobawiliśmy się tym fajnym tuningiem, tak? Ale u mojego kolesia, tego pomocnika. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z Need for Speed Carbon. Trzymajcie się, na razie. Hej!